dla fanów jagody, których grono rośnie. I teraz idziemy na ostro, bez owijania w bawełnę. Jagoda. Ja mam pytanie do Jagody. Jagoda. Trudne pytanie do Jagody. Będzie musiała pomyśleć. Jak schudłaś już ponad 10 kg, to czy zauważyłaś, że razem z utratą wagi coś się w twoim życiu zmienia? Coś na zupełnie innej płaszczyźnie. Czy zauważyłaś, to tylko dla pani, że ci faceci zrobili się bardziej dostępni? Że jak patrzysz na faceta, to już nie tylko myślisz nie dla mnie, nie dla mnie, ale zaczynasz się interesować. Ciekaw jestem, jaki ma, co on ma w tym, no, w portfelu. Na pewno. Co na pewno? Na pewno w portfelu też. Też, o właśnie, czyli twoje zainteresowanie rozszerzyło się również o nowe sfery przestrzeni, tak? Dokładnie. Dobrze. Co jeszcze zauważyłaś, co się jeszcze zmieniło w twoim życiu? Dobrze, stosunku do facetu, no. Zaczęłam mieć po prostu inicjatywę, czego właśnie wcześniej totalnie nie miałam. Mówię, czego chcę i obserwuję, co się dzieje. Czasem jest pozytywnie, a czasem nie, ale robię to konsekwentnie. To znaczy, to co zyskałaś, to jest to pewnego rodzaju odwaga. Tak. Drogie panie, dla samej tej odwagi, żeby podejść do faceta i zapytać się, czy pójdzie ze mną na kawę? Nie, czy chce się pobawić. Czy chce się pobawić? Warto schudnąć dychę. A czy wiesz, jakie zadasz pytanie, jak schudniesz jeszcze dychę? No i lepiej nie wiedziesz. Nie wiedziesz. Nie wiem.